u mnie byłaby krótka piłka, że takie słowa padły, no to pewnie ta walka mogłaby się nie odbyć. Andrzej Fofara z nami po ceremonii ważenia. Wynik ważenia cię jakoś zaskoczył? Bo... Nie, no, nie zaskoczył mnie. Marcin tam się chwalił, że zbił trochę z tej wagi. Wiadomo, gabarytowo jednak tutaj gdzieś jest, gdzieś ta masa jego, szczupłe nogi, szczupłe ręce, tak. Ja jestem troszeczkę inaczej genetycznie zbudowany. Ja dzisiaj ważyłem rano nadczo 110 kg i tyle podobnie wniosłem teraz na ważenie, także wagowo jesteśmy tacy sami, także tam Marcin jakby wydaje mi się siłą, nawet w parterze mnie nie zaskoczy, bo robiłem też parter z podobnymi zawodnikami, jak nie cięższymi, także co, no ja się nie mogę doczekać jutra, tak? Wiadomo, gadanie, straszenie, gdzieś tam jakieś zbędne słowa. Ja jak zawsze wychodzę do pojedynku skoncentrowany, tak naprawdę powiem ci, że nie czuję jeszcze tej atmosfery w ogóle walki, nie? Jeszcze się nie odpaliłeś do końca. Jeszcze się nie odpaliłem do końca, jest taki, powiem ci, troszeczkę sielaneczka taka tutaj, nie? Myślałem w ogóle, że wiesz, że te konferencje troszeczkę będą bardziej agresywne, że Marcin tutaj będzie bardziej jakby, wiesz, gdzieś tam próbował się awanturować i tak dalej, ale to chyba ja też jako osoba prowadziłem taki spokój, gdzieś ja odpuściłem to ubliżanie, bo tak naprawdę powiedziałem tylko jedno słowo, tak, i to gdzieś odpaliło Marcina. Marcin wielokrotnie gdzieś powtarzał różne głupoty. Ale to zabolało go, jak powiedziałeś, że spokorniał, nie? Tak, no i co, i wiesz, on też pewnie nie jest głupi chłop, że tak powiem, idzie też systemem troszeczkę moim, tak, podpiął się po mnie, że jednak zróbmy to na sportowo, pogadajmy sobie na spokojnie, tak, a wyjaśnijmy to w klatce. Fajnie, bo może też zmieniłem trochę Marcina Neumanna pod kątem jego, że tak powiem, zachowywania się przed walkami, tak. On tam z bombą czy z jakimś drugim mogą sobie ubliżać od, tak jak było na konferencji, od frajerów i od jakichś różnych innych, wiesz, dziwnych rzeczy. U mnie byłaby krótka piłka, jeżeli takie słowa padły, no to pewnie ta walka mogłaby się nie odbyć. No dobra, ten twój spokój wynika z tego, że ty lekceważysz go, że po prostu zdać łatwą walkę? Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że tu nie ma lekceważenia Marcina. Wiadomo, on w tej klatce gdzieś tam miał więcej doświadczenia, tak? Jednak był w tej klatce, tak? Ja nigdy w tej klatce nie byłem. Wiem, że jestem młodszy, jestem silniejszy, na pewno będę miał więcej wytrzymałości. Jestem szybszy, gdzieś tam moja celność jest lepsza. Potrenowałem, zrobiłem obóz. No i zobaczymy, jak to będzie, tak? Ja jestem tego zdania, że jestem gotowy. Zrobiłem dobry obóz. Widziałem ostatnie walki Neumanna. No i powiem ci, że nie widzę innej opcji, jak zwyciężenia tego pojedynku. Dobra, ostatnie pytanie, czy koledzy pospieszają tutaj. Ten dzisiejszy trening Marcina cię wystraszył, bo na pełnej bombie wszedł. No tak, na pełnej bombie. Trochę się tam gdzieś ucapał. On mówi się, że się zgrzał. Wiadomo, to jest walka gdzieś tam, wiesz. Też chciał pokazać się tu z dobrej strony, tak? I kibicom, i ludziom dookoła. Ja też gdzieś tam widziałem tych jego walki i treningów, także nic tutaj, niczym więc tutaj mnie więcej nie zaskoczył. Jego obalenia, kopanie. No wiesz, zobaczymy, tak. To będzie bójka, to będzie soluwa. Zobaczymy, jak to będzie w klatce. Ja wchodzę i się bijemy. Jeszcze na koniec, przeszła ci przez moment nawet taka myśl, że przegrywasz z Marcinem Neumannem? Nie, tam wiadomo, gdzieś z tyłu głowy są takie nieraz myśli. Jest gdzieś tam myśli, tak, że wiesz, że kurwa, co to będzie, że wiesz, jak nie wiem, popełnię jakiś błąd, czy potnie mi się noga. Ale no wiadomo, to jak w każdej walce, tak, czy byłby to Marcin Neumann, czy był to Stevenson, czy Chad Dawson, czy ktokolwiek, czy ubiłbym się nawet z tobą, to gdzieś na pewno głowa u człowieka, tak, i mózg gdzieś tam pracuje w tym sensie, ale fajnie, bo to jednak każdego sportowca napędza, motywuje do ciężkiej pracy, do koncentracji i do tego, żeby nikogo nie lekceważyć. Dzięki.